W naszych materiałach bardzo często przewija się temat rozwiązań wielostrefowych Multiroom. Mowa wówczas między innymi o systemie BlueOS. Część z Was zapewne wie, czym on jest i jak działa. Zakładam jednak, że skoro oglądacie ten film, to chcielibyście albo dowiedzieć się więcej o tym systemie, albo po prostu uzyskać informację, co to takiego jest ten cały BlueOS. Dlatego właśnie powstał ten materiał. Chcę opowiedzieć Wam o systemie marki BlueSound, który zdobył serca ogromnej liczby melomanów na całym świecie. Zapraszam do oglądania. Na samym początku myślę, że warto byłoby się zastanowić, czym właściwie jest platforma BlueOS stworzona przez markę BlueSound. Powstała ona w wyniku pracy wizjonerów oraz muzycznych pasjonatów dążących do opracowania bezprzewodowego systemu Hi-Fi na miarę XXI wieku. Systemu zapewniającego nie tylko doskonałą funkcjonalność sieciową, strefową, ale przede wszystkim audiofilskiej klasy brzmienie muzyki. Inżynierowie i założyciele firmy NAD połączyli siły z programistami i projektantami konstrukcji głośnikowych PSB. Celem było stworzenie możliwie jak najszerszej gamy urządzeń tworzących spójny i funkcjonalny ekosystem sieciowy. Na ten moment BlueSound, NAD oraz PSB Speaker współpracują w ramach konsorcjum Landbrook Industries Limited. I to właśnie dlatego BlueOS pojawia się nie tylko w sprzęcie sygnowanym logotypem BlueSound, ale także w wybranych urządzeniach NAD i niektórych głośnikach aktywnych od PSB Speakers. A to już znacznie poszerza możliwości tego systemu w kontekście nagłośnienia w Waszym mieszkaniu. Na tym możliwości systemu naturalnie się nie kończą, o czym opowiem już za moment. Tak więc, BlueOS jest platformą sieciową umożliwiającą budowę systemu wielostrefowego audio, czyli takiego, w którym każde pomieszczenie może być nagłośnione indywidualnie przez konkretne, przydzielone przez nas urządzenia. Mogą one wówczas działać niezależnie od siebie i odtwarzać różne treści z różnych źródeł. Naturalnie można te strefy zgrupować tak, aby wszystkie grupy grały ten sam utwór jednocześnie. Z poziomu aplikacji BlueOS Controller mamy możliwość sterowania odtwarzaniem na poszczególnych urządzeniach. W tym oczywiście regulacje ich głośności, czy też zmiany parametrów, takich jak chociażby barwa brzmienia. Ale samych stref może być aż 64, a na tym możliwości systemu dalej się nie kończą. Myślę jednak, że zdecydowanie najczęstszym powodem sięgania po BlueOS i podobne mu platformy jest możliwość odtwarzania muzyki z sieci. Czyli, jak się to przyjęło mówić, streamingu, czy też streamowania muzyki. Do dyspozycji oddano nam dostęp do przeróżnych serwisów muzycznych, takich jak Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music czy Qobuz. Na pokładzie znalazły się też obsługa radia internetowego TuneIn Radio i Radio Paradise. Sam BlueOS może też pochwalić się współpracą z systemami inteligentnego domu, Run, Creston, Control4 i innymi. Jak na nowoczesny system przystało, nie mogło też zabraknąć obsługi asystentów głosowych Amazon Alexa oraz Siri. A jeśli, powiedzmy, nie jesteście przekonani co do jakości chociażby Tidala, wówczas mając dysk sieciowy i zmagazynowane tam pliki audio, BlueOS również pozwala na ich odtwarzanie. Pełna lista kompatybilnych usług dostępna jest na stronie producenta. Na uwagę zasługuje funkcja Wireless Home Theater. W ramach jej możliwe jest stworzenie bezprzewodowego systemu kina domowego opartego o różne konfiguracje sprzętowe. Może to być na przykład soundbar, bezprzewodowy subwoofer i równie bezprzewodowe tyły. Liczba kombinacji jest całkiem spora, a warto też wiedzieć, że producent wciąż powiększa pulę kompatybilnych z tym rozwiązaniem urządzeń. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, poza oczywistym zakupem urządzenia z BlueOS na pokładzie, jest jego konfiguracja. Ta jest bardzo prosta. Aplikacja samoczynnie skanuje środowisko sieciowe w poszukiwaniu sprzętu, który możemy podłączyć do systemu. Łączność naszego urządzenia audio z siecią może odbywać się za pomocą kabla sieciowego podpiętego do routera, czy tam switcha, lub przez Wi-Fi. A smartfon, tablet, czy nawet komputer muszą być podłączone do tej samej sieci, na przykład właśnie przez te Wi-Fi. Aplikacja, mimo braku graficznych wodotrysków, jest prosta w użyciu. Od paru miesięcy udostępniona jest już wersja BlueOS 4.0, znacząco przebudowana wersja systemu, cechująca się znacznie łatwiejszą nawigacją po ustawieniach i ekranach.
Można by pomyśleć, że w zasadzie po co mi to wszystko, skoro Bluetooth również pozwala na bezprzewodową transmisję dźwięku. W dodatku bez ograniczeń w postaci obsługiwanych przez wspomniany BlueS serwisów audio. Z jednej strony racja, jednak z drugiej strony Bluetooth wymusza stałe połączenie na linii smartfon czy też tablet sprzęt grający. Zasięg ogranicza się do 10, czasami 20 metrów, a w praktyce do pomieszczenia, w którym się znajdujemy. Przy łączności sieciowej zasięg będzie wszędzie tam, gdzie nasz smartfon będzie miał dostęp do domowego Wi-Fi. Bez opóźnień i bez zakłóceń. BlueOS wspiera przy tym takie formaty wysokiej jakości jak FLAC, MQA czy też WAVE. W porównaniu do Bluetooth, który kompresuje sygnał audio, BlueOS zapewnia transfer pełnego, nieskompresowanego pakietu danych. Innymi słowy, muzyka zabrzmi zdecydowanie lepiej niż w przypadku łączności Bluetooth. Teoretycznie odpowiedź na pytanie, od czego w ogóle zacząć przygodę z systemem BlueOS, znajdziecie w obszernym materiale, który przygotowałem wcześniej. Link powinien wyskoczyć gdzieś tu albo tu w którymś z tych rogów, ale na pewno będzie też w opisie do tego filmu. Jednak celem uzupełnienia tego materiału myślę, że warto chociaż w kilku słowach wspomnieć o tym, jak może wyglądać początek przygody z BlueOS. Wariantów w zasadzie jest kilka. W pierwszym z nich załóżmy więc, że macie już jakiś sprzęt grający, który to nie ma dostępu do sieci. Wówczas wystarczy dokupić i podłączyć odtwarzacz sieciowy BlueSound Node. To małe urządzonko da Wam wszystkie funkcje, o których wspominałem wcześniej w tym materiale. Alternatywnie, jeśli posiadacie już jakiś wzmacniacz marki NAD z opcją rozbudowy o moduł MDC lub MDC2, wówczas wystarczy dokupić specjalną kartę i ją zamontować. Voilà, nasz system audio zyskał właśnie dostęp do usług sieciowych. Może to również działać w pewnym sensie w drugą stronę, pozwalając na emisję sygnału audio do już istniejącego systemu BlueOS, na przykład z dowolnego gramofonu, lub telewizora za pomocą urządzenia BlueSound Hub. Możecie bowiem przesyłać audio do wszystkich urządzeń BlueOS dostępnych w tej samej sieci. Gdy zaś zaczynacie zupełnie od zera, do wyboru jest sporo różnych rozwiązań. Wśród nich wzmacniacze sieciowe, amplituneryki kina domowego, głośniki aktywne, soundbar, a nawet subwoofer. To, na jaki sprzęt warto zwrócić uwagę, zależeć będzie od tego, jakie pomieszczenie macie do nagłośnienia. Dlatego też odsyłam Was do wspomnianego wcześniej materiału odnośnie tego, jak rozpocząć użytkowanie systemu BlueOS. Jedno jest pewne, mogłem w tym materiale nie wspomnieć o wszystkich funkcjach systemu BlueOS, ale uwierzcie, jest tego tyle, że gdyby szczegółowo omówić każdą pozycję, ten materiał potrwałby, myślę, że spokojnie tyle, co dwie części Dune'y razem wzięte. Dlatego, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat platformy od BlueSounda albo konkretnego sprzętu, zapraszamy do jednego z naszych salonów sprzedaży Top Hi-Fi and Video Design. Nasi eksperci z pewnością odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą wybrać sprzęt spełniający Wasze oczekiwania. Tymczasem ja uciekam, nie żegnam się jednak, tylko mówię, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.